Wiecie, że słowo turkusowy pochodzi z Turcji od słowa turek i oznacza piękny niebieski kolor morza? Ha! Pewnie nie wiecie. Więc zapraszam Was na ten odcinek pełen niezbędnych i ciekawych informacji dotyczących właśnie Turcji. Trzeba przyznać, że Turcja jest jak magnes dla tak naprawdę milionów podróżników z różnych stron świata. Przyciąga ich swoją różnorodnością od pięknych, piaszczystych plaż Riwiery Tureckiej z szerokim wyborem hoteli przez malownicze wybrzeże Morza Egejskiego z widokiem na przykład na greckie wyspy, urokliwe wioski rybackie i porty jachtowe, aż po bogactwo historii starożytnej. Prawda jest taka, że zobaczenie tych wszystkich atrakcji wymagałoby znacznie więcej niż tylko jednej wizyty, a uwierzcie mi, że każde miejsce zaskakuje czymś wyjątkowym. Ten odcinek to takie najważniejsze tematy, które powinniście znać, wybierając się do Turcji. Na początek trochę suchych faktów. Liczba ludności całej Turcji wynosi, uwaga, prawie 83 miliony. Stolicą Turcji jest Ankara, a językiem urzędowym jest język turecki. Zgodnie z konstytucją Turcja jest państwem świeckim, co może niektórych zaskoczyć, państwem pozbawionym oficjalnej religii państwowej. Niemniej podróżując po tym kraju, trzeba pamiętać, że według oficjalnych danych statystycznych 99,8% jego ludności to wyznawcy islamu. Co istotne, wyznanie obywateli tureckich jest zapisywane w ich dokumentach tożsamości, a na przykład oznaczenie ateista może wywołać autentyczne zdziwienie. Pozostałe 0,2% mieszkańców Turcji to są głównie wyznawcy chrześcijaństwa oraz judaizmu. Różnica w czasie względem Polski to w czasie letnim plus 1 godzina, a w czasie zimowym doliczamy plus 2 godziny względem tego obecnego czasu w Polsce. Teraz jest moment, w którym proszę o wciśnięcie czerwonego przycisku subskrybuj. To jest, słuchajcie, dla mnie ważne, a dodatkowo jeżeli wciśniecie kciuka w górę i zasubskrybujecie mój kanał, bardzo prawdopodobne jest, że mój odcinek trafi po prostu do większej ilości osób. Dzięki temu poszerzą się jego zasięgi. No dobra, koniec prywaty, wracamy. Flaga Turcji jest czerwonym prostokątem z białym półksiężycem i gwiazdą i istnieje wiele legend związanych z jej powstaniem. Jedną z nich jest opowieść z czasów sułtana Murada, i mówi ona, że po zwycięskiej bitwie na Kosowym polu tureccy żołnierze szukający nocą na polu bitwy swych poległych towarzyszy ujrzeli widok poległych żołnierzy leżących w kałużach krwi, które oświetlał księżyc i zorza polarna. Od 2 marca 2020 roku wiza do Turcji nie jest wymagana, a wjazd dla obywateli Polski na terytorium Turcji od 19 kwietnia 2022 roku jest możliwy na podstawie ważnego dowodu osobistego. Więc jeśli nie macie ważnego paszportu, to i tak bez problemu wjedziecie czy wlecicie do Turcji, tylko po okazaniu dowodu. Waluta obowiązująca w Turcji to lira turecka, jej skrót to TRY, a jedna lira to 100 kuruszy. Jeśli chodzi o przelicznik, na moment, w którym nagrywam ten film, to jedna lira równa się około 13 polskich groszy. Jak jesteśmy przy temacie pieniędzy, to na pewno muszę od razu wspomnieć o napiwkach. W Turcji dawanie napiwków, czyli bakszyszu, jest ogólnie przyjęte, szczególnie w restauracjach czy na przykład taksówkach, i myślę też, że warto raz na około 2 dni zostawić też napiwek obsłudze sprzątającej nasz pokój w hotelu, jeśli jesteśmy oczywiście zadowoleni z ich pracy, ale zauważyłem, że w Turcji nie wyciąga się aż tak często ręki po bakszysz jak na przykład w Egipcie. Jednak pamiętajcie,
To też w pewnym stopniu jest wpisane w ich kulturę. Stambuł, dawna stolica osmańska i wcześniej Konstantynopol, stolica Bizancjum, jest największym miastem Turcji i według oficjalnych danych w tym mieście obecnie mieszka około 14 milionów osób. Z uwagi na to, że 2/3 populacji osiedliło się na jego europejskim brzegu, Stambuł jest uznawany za największą aglomerację miejską w Europie oraz 6. najludniejsze miasto na świecie. I co roku, ze względu na urodzenia oraz migrację, populacja miasta zwiększa się o około 500 000 osób. I o Stambule można mówić naprawdę bardzo dużo. I według mnie rozmowa o tym wielkim mieście to temat na zupełnie odrębny odcinek. No i w sumie mam nadzieję, że kiedyś uda mi się taki odcinek stricte o Stambule nagrać. Z kolei Ankara, będąca stolicą Turcji, bo tak, Stambuł nie jest stolicą Turcji, jest ona drugim co do wielkości miastem w kraju, zamieszkanym przez 4,5 miliona osób. I choć może wydawać się niewielkim miastem w porównaniu ze Stambułem, to warto zauważyć, że jest bardziej zaludniona niż na przykład Los Angeles i porównywalna z całym województwem śląskim lub nawet z Irlandią. Terytorium Turcji rozciąga się na 2 kontynentach. Około 3% kraju leży w Europie, w obszarze znanym jako Tracja Wschodnia lub Rumelia, gdzie graniczy z Grecją, Bułgarią, a europejską część oddziela od Azji Morze Marmara oraz cieśnina Bosfor i Dardanele. Stambuł, czyli ta największa metropolia Turcji, rozciąga się na obu brzegach Bosforu i odgrywa naprawdę strategiczną rolę od czasów starożytnych, kiedy był znany, jak wcześniej wspomniałem, jako Konstantynopol. Azjatycka część kraju, obejmująca aż 97% powierzchni, to Anatolia, wysunięty na zachód półwysep na kontynencie azjatyckim. Turcja graniczy tu m.in. z Gruzją, Armenią, Iranem, Irakiem czy Syrią, a ze względów politycznych oraz obecnej sytuacji na Bliskim Wschodzie przekraczanie granic z Armenią, Syrią i Irakiem w celach turystycznych jest obecnie niemożliwe. Powierzchnia Turcji przekracza 780 tysięcy km kwadratowych, co obrazowo przedstawia się jako terytorium nieco większe niż Teksas. Ale dla nas, Polaków, bardziej obrazowe jest uzmysłowienie sobie, że terytorium tureckie jest dwukrotnie większe od polskiego. I pamiętajcie, że planując podróże po Turcji, należy pamiętać o ogromnych odległościach, szczególnie podróżując z zachodu na wschód lub z północy na południe. Na przykład podróż z Izmiru nad Morzem Egejskim do Vanu na wschodzie kraju o długości 1800 km zajmuje, uwaga, 27 godzin jazdy non-stop. Podobna odległość wynosi ze Stambułu do Vanu, jest to 1750 km, co jest w tym przypadku równe dokładnie drodze z Krakowa do Stambułu. Nawet w przypadku wycieczek fakultatywnych należy wziąć pod uwagę właśnie te duże odległości dzielące nadmorskie kurorty od jakichś popularnych celów takich wypadów. I aby dotrzeć na przykład z Alanii do Pamukkale, trzeba pokonać 370 km, a z Side do Kapadocji na przykład aż 470 km. Dodatkowo wąski pas wybrzeża śródziemnomorskiego oddziela od centralnego płaskowyżu górzyste pasmo Taurus, co ogranicza zdecydowanie tempo podróży. Wiele osób marzy o na przykład szybkim przejeździe z Morza Śródziemnego do Stambułu, ale droga z Antalii do Stambułu o długości 725 km dokładnie czyni takie wycieczki możliwe głównie drogą lotniczą, co sprawia też, że stają się one stosunkowo drogie.
Najpopularniejszym środkiem transportu są autobusy. Te, które jeżdżą na dalekich trasach między dużymi miastami, mają naprawdę bardzo dobry standard. W Turcji kursują także dolmusze, czyli minibusy, mówiąc w skrócie. A jeżeli chodzi o sieć kolejową, to sieć kolejowa jest z kolei, dość słabo rozwinięta. A oprócz tego po kraju można poruszać się taksówkami, ale cenę kursu warto ustalić zawsze przed rozpoczęciem podróży, żeby na koniec nie być zaskoczonym. Można też wynająć samochód, ale tu należy dokładnie zapoznać się z regulaminem konkretnej wypożyczalni samochodów. A konkretnych cen nie będę tutaj podawał, bo tak naprawdę one różnią się dość znacząco od siebie. Jeśli nie zdążycie zabrać z Polski lir tureckich, sugeruję, żeby zabrać euro albo dolary amerykańskie i wtedy wymienić je na lokalną walutę w kantorze. Lepiej unikać wymiany walut w banku, ponieważ to może zająć trochę więcej czasu i mogą od Was wymagać okazania paszportu. W turystycznych regionach natomiast płatność kartą i dostęp do bankomatów zazwyczaj nie stanowią żadnego problemu, więc jeśli skończy Wam się gotówka, spokojnie, bez większych problemów zapłacicie w większości miejsc kartą. Targowanie się, zwłaszcza na targach i w lokalnych biurach podróży, jest powszechne i tutaj nie ma co do tego żadnych przeciwwskazań. Spokojnie można w Turcji się targować i jest to oczywiście wpisane też w ich kulturę. Natomiast pamiętajcie, że idąc do jakiejś dużej galerii handlowej, tam się nie targujemy, ale wśród lokalców, na lokalnych targach to jak najbardziej możecie poszaleć i się potargować, bo tak jak wspomniałem, to jest wpisane w ich kulturę. Przed zwiedzaniem meczetów należy zdjąć obuwie, a kobiety powinny pokryć głowę i ramiona oraz unikać krótkich shortów, a w rejonach wschodnich Turcji także należy unikać odsłoniętych nóg i ramion. Jeżeli chodzi o kuchnię, to tu można mówić naprawdę dużo, więc postaram się najkrócej jak się da. Najbardziej popularnym daniem jest oczywiście kebab, czyli skrawana baranina z pionowego rożna, zazwyczaj podawana z chlebkiem pita i warzywami lub surówką. A typowe tureckie śniadanie składa się z chleba, serów owczych lub żółtych, miodu, oliwek i czasami warzyw. Małe przekąski, tak zwane meze, popularne także w innych krajach Morza Śródziemnego, są naprawdę bardzo popularne, zwłaszcza w miejscowościach nadmorskich. Warzywa zapiekane z serem oraz tureckie placki pide lub lamakun. Zupy są też dość charakterystyczne dla Turcji i często podawane są jako przekąska albo, podobnie jak u nas, jako pierwsze danie obiadowe. A najpopularniejsze zupy to zupa pomidorowa, zupa rybna, która nazywa się balik, oraz zupa z zielonego groszku, ona nazywa się bezelie. Główny posiłek obiadowy opiera się zazwyczaj na mięsie i z reguły podawany jest z ryżem i warzywami. Ryż duszony z mięsem jagnięcym w rosole z dodatkiem cynamonu i pistacji to też jest danie, które jest bardzo popularne i jest dość interesującym połączeniem. Inne popularne danie mięsne to pulpeciki kofte podawane z warzywami i z chlebkiem pita, ryżem albo ziemniakami. Oprócz dań mięsnych cieszą się również uznaniem gulasze warzywne, gdzie kluczowym składnikiem jest bakłażan i to też dość często możemy spotkać. I trzeba też powiedzieć, że kuchnia turecka jest znana też ze słodyczy, wśród których wyróżnia się hałwa z masy sezamowej, często z dodatkiem orzechów, bakalii, miodów czy nawet skórki pomarańczowej. I na tureckich straganach można także znaleźć rahat lukum. To są na pewno dobrze Wam znane z widzenia takie kolorowe, pudrowe galaretki. Narodowym napojem pitym w naprawdę bardzo dużych ilościach jest czaj, czyli czarna herbata, zazwyczaj dość
mocno słodzona. Do popularnych trunków należy też anyżowa wódka, która nazywa się Raki, ale znana jest też jako mleko lwa ze względu na swój biały kolor, który uzyskuje po rozcieńczeniu z wodą. Na pewno spotkacie się też w Turcji z kawą po turecku. Jest to dość popularna kawa, ma specyficzny smak, specyficzną moc, więc to też trzeba na pewno wyróżnić jako napój typowy dla tego kraju. A kiedy pojechać do Turcji? Turcja to słoneczny kraj, bardzo słoneczny, i sezon wypoczynkowy rozpoczyna się tu w kwietniu, a kończy na przełomie października i listopada. Wiosną i jesienią panuje pogoda tak naprawdę wymarzona do zwiedzania starożytnych zabytków i przepięknych krajobrazów ukrytych w głębi kraju. W lecie wystarczą lekkie bawełniane ubrania, wieczorem ewentualnie lekki sweter, a osobom ceniącym gorące lato, przesycone słońcem plaże i ciepłe morze, polecam wyjazd w ciągu całego sezonu letniego. Jednak w okresie od czerwca do sierpnia trzeba być przygotowanym na naprawdę wysokie temperatury. No dobra, ale gdzie spędzić swój urlop w Turcji? Najkrótsza odpowiedź na pytanie o to, gdzie najlepiej zaplanować wakacje w Turcji, może brzmieć na przykład: to zależy. Słuchajcie, to dlatego, że każda część tego państwa, także te położone z dala od wybrzeża, ma swoje zalety. Wielkomiejski Stambuł na przykład, który pozwala doświadczyć uroków blisko wschodniej kultury i zagubić się w labiryncie uliczek przepełnionych sklepikami, straganikami, naprawdę robi robotę. Z kolei tajemnicza Kapadocja i wybrzeże jeziora Van to tylko kilka popularnych opcji, zwłaszcza wśród osób, które lubią samodzielnie planować swoje wyprawy. A z kolei, co jeśli chcesz się w pełni zrelaksować i powierzyć na przykład logistykę związaną z Twoimi wakacjami biurom podróży? I tu mamy dwie opcje: Rivierę Egejską oraz Rivierę Turecką. I obie opcje są równie kuszące i postaram się jak najkrócej się da opowiedzieć Wam o tych obu opcjach. I jeżeli chodzi o Rivierę Egejską, jest to obszar Turcji położony na zachodnim wybrzeżu tego kraju. Rozciąga się od okolic Kanakale w pobliżu ruin starożytnej Troi aż po Fethiye, usytuowane na pograniczu Mórz Egejskiego i Śródziemnego. Tu na turystów czekają aż trzy lotniska: Izmir, Bodrum i Dalaman. Do hotelu dzięki temu zazwyczaj transfer nie trwa zbyt długo, dzięki temu, że są aż trzy lotniska, ale to nie jest jedyny argument za. Na pewno trzeba powiedzieć, że ten region wyróżniają również ogrom zabytków z czasów starożytnych, i to zarówno z czasów greckich, jak i rzymskich. W wielu miejscowościach można podziwiać lepiej lub gorzej zachowane antyczne amfiteatry czy grobowce. Pobyt można tu wykorzystać na przykład na zwiedzanie świetnie zachowanych ruin Efezu i pobliskiego domu Maryi, Matki Boskiej, Pergamonu, Troi czy Dydym. A także można tu wspomnieć o położonych nieco dalej Afrodyzji i Pamukkale. Magiczna przyroda to też argument za. Tu warto wybrać się na przykład do tak zwanej Doliny Motyli w kanionie Saklikent, czy na przykład nad jezioro Bafa, ale także można po prostu rozkoszować się turkusową wodą w morzu, czy na przykład podziwiać, czy nawet trekkingować w majestatycznych górach, które są pokryte lasem śródziemnomorskim. Stąd mamy też łatwy dostęp do greckich wysp, na przykład z Kusadasi popłyniesz promem na Samos, z Bodrum na Kos, a z okolic Marmaris na Rodos. I dwa kraje w trakcie jednych wakacji to też może być ciekawa opcja. Ja pamiętam, słuchajcie, jak byłem kiedyś na Kos i podziwiałem przepiękny wieczorny widok
na wybrzeże oświetlonego Bodrum. Przepięknie to wyglądało. Za każdym razem wzbudzało moje zainteresowanie. A w tym roku mam w planie spoglądać na kos bezpośrednio z Bodrum i wpaść na jeden dzień na kos. To zawsze jest jakaś ciekawa opcja. Jeżeli chodzi o Rywierę Turecką, to z kolei wspaniałe plaże i też magia natury. Wakacje na Rywierze Tureckiej, położonej na południowym wybrzeżu tego kraju, nad Morzem Śródziemnym, tak mówiąc dokładniej, rozpoczniemy na pewno na lotnisku w Antalii. Lot tam trwa około 30 minut dłużej niż na przykład do Bodrum. I pamiętaj też, że jeśli wybierzesz wypoczynek w Alanii lub jednym z pobliskich miasteczek, czeka Cię dłuższy przejazd do hotelu, a odległość między lotniskiem a tym kultowym kurortem to około 120 km. Jeżeli oczekujesz krótszej podróży z lotniska do hotelu, możesz postawić na przykład na urlop w Side. A dlaczego warto wybrać się właśnie w ten rejon? Jakie są jego najważniejsze atuty? Na pewno piękne plaże, w dużej części piaszczyste, ze słynną plażą Kleopatry w Alanii na czele. Też tutaj znajdziemy moc naturalnych atrakcji, na przykład jaskinie Dalmatas z wyjątkowym mikroklimatem, czy rwąca rzeka Manavgat, która jest z kolei idealną opcją na przykład rafting. Mamy też tu sporą liczbę zabytków. Riviera Turecka jest znacznie lepszą bazą wypadową na przykład do Kapadocji, ale i na miejscu też możemy znaleźć wiele obiektów historycznych. Wystarczy wspomnieć tutaj na przykład o ruinach antycznych w Side czy o majestatycznej średniowiecznej twierdzy w Alanii. Wyższe temperatury to też jest coś, o czym muszę wspomnieć, bo tu na typowo letnią pogodę można liczyć nawet pod koniec września czy na początku października. Więc to też można powiedzieć, że jest dobre miejsce na urlop po sezonie. Jak widzicie, Turcja to naprawdę ciekawy kraj i można opowiadać o nim naprawdę bardzo długo. Jest tak różnorodny jak ilość miejsc, które możemy odwiedzić. To jest pewne. A Wy? Lubicie Turcję? Mieliście już okazję spędzać urlop w Turcji, czy na przykład dopiero planujecie swój urlop w tym kraju? Koniecznie dajcie mi znać w komentarzu, co Was najbardziej urzekło w tym kraju, jeżeli odwiedziliście. Pamiętajcie też, żeby zostawić oczywiście kciuka w górę i zasubskrybować mój kanał. Jeszcze jedna rzecz na koniec mi się nasuwa i tutaj się okaże, kto wytrzymał do końca. Słuchajcie, czasami można wkręcić się i zapomnieć o tym, że Turcja nie jest w Unii Europejskiej z racji tego, że wjeżdżamy, wiecie, za okazaniem dowodu. Ale należy pamiętać, że w Turcji nasz roaming nie jest darmowy, tak jak w krajach Unii Europejskiej. Więc jeżeli skorzystacie z internetu, możecie liczyć na naliczenie naprawdę bardzo dużych kosztów za korzystanie z internetu, bądź nawet za odebranie lub wykonanie połączeń telefonem. Pamiętajcie, że najlepszą opcją jest włączenie trybu samolotowego, jeżeli nie chcecie wkopać się w zbyt duże wydatki. Natomiast jeżeli chcecie korzystać w wielu miejscach z internetu, a nie ponosić bardzo dużych kosztów, to tutaj proponuję zakupić kartę SIM lokalną. No i w sumie to chyba wszystko. Dziękuję Wam, że byliście w tym odcinku. Napiszcie jakiś komentarz. Napiszcie, czy dotrwaliście do końca do tej informacji o roamingu. No i oczywiście subskrybujcie, dawajcie kciuki w górę i widzimy się w kolejnym odcinku. A zachęcam Was też do odwiedzenia mojej playlisty Podróże Małe i Duże. Tam są informacje o innych krajach, które należy wiedzieć przed wyjazdem, oraz filmy z moich małych i dużych podróży. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.